Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkie znaki Trygonu Ziemi i zapraszam do czytania na kolejne 48 godzin. Poczekajcie, skupmy się. I to będzie 13, 14 wrzesień, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wrzesień już. Kochani, bardzo Wam dziękuję za odzew pod moim komentarzem z poprzedniego filmu z tej serii. No cóż, póki co kontynuuję, bo mi to po prostu sprawia dużo frajdy i mam nadzieję, że Wam również. I jeśli tak, to właśnie chodzi o to, żeby dawać mi o tym znać, bo najnormalniej w świecie to jest bardzo motywujące i bardzo uskrzydlające. A teraz już, a przypominam również, kochani, żebyście szukali filmów dla swojego znaku w playlistach, dlatego że pojawia się coraz więcej nowych filmów z różnych spektrum, tak to nazwę. Będzie pojawiać się też wiele innych różnych tematycznych, takich, których jeszcze na moim kanale nie było. No więc mam tak, mam po prostu, te pomysły trochę same mi wpadają do głowy. Dlaczego? Dlatego, że to, co robię tutaj dla Was, jest moją ogromną pasją. Czuję do tego powołanie i wielką, wielką miłość. I dlatego właśnie trochę rzucam tymi pomysłami jak z rękawa. Mam taki specjalny, już wtajemniczając Was w takie sekrety swoje, to mam taki kajet specjalny i w tym kajeciku mam zapisane różne właśnie tematy. Jeśli tylko starczy mi czasu, to naprawdę do końca roku planuję uruchomić przynajmniej dwie nowe serie. Serie takie, które będziemy, czy też które będę dla Was, filmy z tych konkretnych serii, będę wykonywać dla Was no przynajmniej przez kolejne 12 miesięcy. I jeśli się spodoba, to będzie to seria cykliczna, czyli zamkniemy jeden cykl i zaczniemy kolejne 12 miesięcy. Także kochani, już nie gadam, przechodzę do rzeczy. Byki, panny, koziorożce. Zaczynamy od byków. Co dla byków? Intuicja, moje drogie panie. Szczególnie do pań to mówię, dlatego że dla mnie arcykapłanka, szczególnie jeśli chodzi o tę kobiecą stronę, to jest taka energia, w której nasza intuicja nas nie myli. Jeśli trzeba, pozapala nam wszystkie czerwone lampki, tak? Ale też pomoże znaleźć rozwiązanie jakichś sytuacji, które były niejasne. No właśnie. Możecie poczuć się w jakiejś energii takiego konfliktu bądź rywalizacji. Może macie wokół siebie osobę lub kilka osób, którym wpadłyście w oko, lub odwracając sytuację, osoba, która Wam wpadła w oko, ma wokół siebie też jeszcze innych zainteresowanych. I teraz tak, co najlepiej jest jakby robić, tak mi się wydaje przynajmniej, słuchajcie, no przede wszystkim być naturalnym i być sobą i jakby nie pozwolić, żeby ktokolwiek jakby no, nas zdestabilizował emocjonalnie, pokazywać się z jak najlepszej strony, tak? Jeśli macie do czynienia z taką sytuacją, w której no, ludzie w Waszym otoczeniu, Wam bliscy, współpracownicy, rodzina, nie wiem, znajomi i tak dalej, no pracujecie nad czymś razem, chcecie coś zrobić wspólnie i każdy ma inny pomysł, albo są jakieś takie, powiedzmy sobie, każdy ma inny cel, są konkurencyjne cele, takie drobiazgi, takie szczególiczki, które powodują, że no, sytuacja gdzieś tam zaczyna zmierzać w taką stronę konfliktową, to kochani, burzę mózgów robimy, tak? Czyli jakby staramy się znaleźć konstruktywne rozwiązanie tej sytuacji, nie kłócimy się, tylko po prostu szukamy rozwiązań. Okej. Okay. Trzeba dowiedzieć się więcej o czymś, dopracować jakieś szczegóły, moi drodzy. Powiem tak, część z Was w pracy może być taki prozaiczny przykład, tak? Że pracujemy nad czymś i wkładamy coś w naszą pracę, dużo serducha i okazuje się później, że jakby ta ścieżka, którą wybraliśmy, czyli albo to jakby zadanie, na które poświęcaliśmy uwagę swoją, no jakby to powiedzieć, jest bez sensu,
Wiecie, jak to jest? Czasami jest tak w pracy, że szef najpierw mówi: słuchaj, zrób to, zajmij się tym czy tamtym, a za chwilę jakby okazuje się, że nasza praca poszła na marne. I to jest trochę taka energia, że włożycie w coś swoją pracę, swoje zaangażowanie, zrobicie wszystko dobrze, absolutnie, z troską o najwyższe, najdrobniejsze nawet szczegóły, a później może się okazać, że ta praca poszła trochę na marne, tak? Że to był niemądry wybór kogoś, moim zdaniem, tak? Ale część z Was może Wy poczujecie, że jakaś kwestia wymaga doprecyzowania, a później koniec końców okaże się, że to nie było to, w co włożyliście swój wysiłek, tylko coś innego wymaga na przykład większej uwagi, ok? To jest taka trochę energia, więc arcykapłanka też tutaj jakby w odniesieniu do tej sytuacji mówi nam jasno: słuchaj, sobie, rozważ sobie wszystkie swoje potrzeby, zanim przystąpisz do działania, tak? Zastanów się nad wszystkim, posłuchaj swojej intuicji, zanim wrzucisz w ruch jakąś machinę działania, jakąś serię działań, przepraszam, żeby właśnie później nie mieć tego poczucia, że no, zmarnowałam swój czas, zmarnowałem swój czas. Okej, okay. Ładnie z zewnątrz. No widzicie, mówiłam. Są dwa zadania, którym trzeba będzie poświęcić czas, uwagę i możecie wyjść z założenia po jakimś czasie, że to, czemu poświęciliście uwagę, nie miało sensu. I to moim zdaniem jest domowe albo zawodowe, tak? To nie było, to nie miało sensu. Natomiast z zewnątrz w ogóle, w Waszym otoczeniu, powiem tak, energia osoby bardzo wspierającej, to może być Wasza przyjaciółka, bardzo mocno skorpion się tutaj zarysował, ktoś, kto ma skorpiona osadzonego w swoim horoskopie, ale też osoba taka, powiedzmy sobie, dużo wyczuwająca, dużo przeczuwająca, która jest w stanie wesprzeć nas. To jest też jakby energia osoby, która troszczy się o Was, zatroszczy się o Was, o wrażliwym sercu, nie wiem, ktoś ważny dla Was, tak? Więc piękna energia z zewnątrz płynie, absolutnie. Tutaj, co do tej sytuacji, którą opisałam wcześniej, jeszcze rada, która przychodzi mi do głowy: jeśli już faktycznie włożycie coś w swoją pracę, a ktoś Wam później powie, że to było bez sensu, to starajcie się asertywnie jakby obronić swojego stanowiska i może wtedy część tej pracy nie pójdzie na marne, tak mi przyszło do głowy, tak? Bo tak jak mówię, no bo z zewnątrz idzie taka energia, gdzie trzeba będzie zachować elastyczność, zająć się czymś jednocześnie, może dwoma, trzema aspektami lub podjąć decyzję właśnie, czym konkretnie się zajmujemy w danym momencie, ok? I tak jak mówię, wybór, którego dokonacie, może być później oceniony jako niewłaściwy lub Wy sami dojdziecie do wniosku, że to nie było to, to nie był ten priorytet, którym trzeba było się zająć tu i teraz. Macie w swoim otoczeniu bardzo fajną energię, bardzo żeńską, bardzo ciepłą, bardzo wrażliwą, bardzo empatyczną, kogoś, kto może Wam pomóc też w czymś, udzielić jakiejś fajnej rady, wesprzeć po prostu. Więc zwróćcie na to proszę uwagę, moje drogie byki. Dobra, a teraz panny. Przetasuję karty i lecimy do panny. Drogie panny, jestem gotowa. Asertywność i w ogóle taka: nie poddawajcie się w tym, co robicie.
Mogą być trudności, może wcześniej coś nie wychodziło w danej sprawie. Idźcie za ciosem. Trzeba w siebie uwierzyć. Tak. Jeśli ostatnio robiliście coś, co było dla Was ważne, dla Was osobiście, bo powodowało Wasz emocjonalny rozwój, Wasz duchowy rozwój. Może nie podobało się wszystkim, tak? Może pomysł, w który wierzyliście, nie spotykał się gdzieś tam z uznaniem otoczenia, były jakieś trudności, to dwie pierwsze karty mówią: słuchaj, idź dalej, ok? Po prostu idź naprzód, nie poddawaj się, z odwagą, uwierz w siebie i działaj, tak? Broń tego, w co wierzysz. Nie ograniczaj wyobraźni i miłość. Wow! To tak na sobotę przypada. No słuchajcie, dla części z Was to miłość do dziecka, bezwarunkowa, absolutnie. Ale dla i kolejnej części z Was to jest po prostu uczucie miłości, uczucie zakochania. I to jest świeże uczucie. To jest jakaś nowa faza, nowa osoba. Bo w paziu kielichów to albo nasza relacja wchodzi na kolejny etap, czyli dzieje się coś, co powoduje, że no, czujemy całym sercem, że jesteśmy coraz bliżej tej osoby, albo spotykamy kogoś, tak? I to jest nowe uczucie. To też jest piękna energia, jeśli chodzi o to, że jakby wybaczamy ludziom, zażegnujemy jakiś konflikt, następuje przebaczenie, tak? Pozytywnie rozwiązujemy jakiś konflikt. Ładna energia. Rycerz buław. Jakiś strzelec dla części z Was. Słuchajcie, ktoś, kto ma strzelca mocno osadzonego, tu nam się pokazał. Wow, jakie ładne z zewnątrz. Wow. Powiem Wam tak, tutaj z zewnątrz to jest tak, jeśli Waszą drogą tutaj było uchronienie się, odejście od jakiegoś gościa, moje drogie Panie, który był trochę niespokojny, tak bym powiedziała, nieprzewidywalny, generalnie szuka przygód, no to karty wskazują, że będziecie absolutnie asertywne, że jakby przygodami nie jesteśmy zainteresowane, szukacie czegoś, co ma większe znaczenie, głębsze znaczenie. I to jest jakby dla mnie absolutnie taki przekaz. Tutaj z kolei powiedziałabym, że ta sobota to jest w ogóle bardzo ładna energia, bo tutaj przy paziu kielichów jest as ziemi i dla mnie to faktycznie to może być nowa osoba, nowa szansa na relację, coś, co możemy budować od zera, to jest zdrowe. Jeśli pracujecie kreatywnie, na przykład, to są piękne nowe pomysły w ogóle, piękne nowe pomysły, które mają szansę zrealizować się finansowo. To jest napływ finansowy, napływ pieniędzy, nowe umowy, coś, co jest jakby wynikiem Waszej pracy koncepcyjnej, Waszej jakby takiej, powiedziałabym, pracy kreatywnej też. To jest super. Możecie też, bo to też jest w sobotę, zrobić coś dla siebie, kochani. Bo jest ta dziewiątka monet i ona często mówi o takiej chwili, to jest sobota po południu, sobota wieczór, gdzie po prostu spędzamy czas sami ze sobą w tym znaczeniu, że robimy sobie przyjemność, ok? No w końcu mamy prawo po całym tygodniu ciężkiej pracy, prawda? Więc do tego zachęcam, będą jakieś możliwości, z zewnątrz napływają. Z zewnątrz napływa energia też, na przykład jeśli to jest osoba, to część z Was może poznać dobrze rokującego, zadowolonego z siebie, dobrze stojącego na ziemi, niezależnego singla. Ok? Który zrobi na Was niezwykłe wrażenie. I teraz tak, jaka jest rada? Rada, bardzo intuicyjne macie czytanie. Rada, wynik to jest taka, słuchajcie, żeby no, wsłuchiwać się w siebie. Zachować cierpliwość i cierpliwość nam się pojawia dwukrotnie, czyli niczego nie popędzać, nie manipulować, nie kontrolować. Ale zanim przystąpicie do działania, bo tutaj właśnie nie ma za bardzo działań, tak? Tu jest dużo uczuć, emocji, może rozmyślania, tak? Bo dlaczego? Bo zanim może przystąpicie do działania, posłuchacie, czego pragniecie, rozważycie dokładnie swoje potrzeby, tak bym powiedziała. Natomiast nie bardzo widzę tutaj tego napastnika, ja go tak odbieram. To jest jakaś osoba,
która po prostu jest żądna zrealizowania swojego celu i będzie za wszelką cenę chciała ten cel jakby osiągnąć, a wy jakby się przed tym bronicie, krótko mówiąc. Dlaczego moim zdaniem? Ano dlatego, że poszukujecie czegoś więcej, co jest dla was ważniejsze w życiu pod względem emocjonalnym, duchowym, niż jakaś tam przygoda. A ja tutaj widzę przygodę. No i ta osóbka będzie potrzebowała jakby trochę cierpliwości, albo przynajmniej wypracowania jakiegoś kompromisu, tak? Czyli z zewnątrz jest energia osoby, moim zdaniem, która napiera na was w jakimś zakresie. Chce coś wyegzekwować, ale patrzy na to wszystko tylko i wyłącznie przez pryzmat realizacji swojego własnego celu. A tutaj jakby karta podpowiada, spróbuj wypracować kompromis. I tak to mi wygląda, że nie dacie się moim zdaniem, znaczy będziecie po prostu bronić swojego zdania, tak? Ok? Czyli jeśli to będą jakieś propozycje, które nie spełnią waszych oczekiwań, to szczerze mówiąc po prostu nie będziecie tym zainteresowane, moje drogie panie. No i panowie też, tak? Super jest ta sobota, jestem ciekawa, co się wydarzy, no bo as monet, dziewiątka monet w sobotę, znaczy to już może być, wiecie, i w piątek wieczór coś się zadziać, ale to jest po prostu fajny weekend w dobrej energii, takiej bardzo zdrowej, ziemskiej, która napływa z zewnątrz. Także dobra, dziękuję wam bardzo. I teraz zapraszam nie skorpiony, tylko koziorożce, oczywiście, że koziorożce. No dobra, jeszcze jedno tasowanie. Okej, moje drogie koziorożce. Powiem tak, pierwsza część tego naszego czytania, czyli to, no, piątek, tak to wycyrklujmy. Odchodzimy od emocji. Odchodzimy od emocji. Ja tak tutaj czytam te cztery kielichy. Będzie ważna logika, bezstronność, czyli jakby nie podejmowanie decyzji pod wpływem emocji. Wypowiadanie się w sposób taki bardzo jasny, klarowny. Część z was może zasięgnąć porady, pomocy prawnika, księgowego, doradcy finansowego. Może będzie potrzebne jakieś dodatkowe zdanie, tak? Osoby, która wie, która zna się na czymś bardzo konkretnie, tak to nazwę. Jakiś specjalista w danej dziedzinie, ale przesłanie jest takie kluczowe, żeby zachować taki, powiedzmy sobie, takie zrównoważone podejście i w ogóle równoważyć względy intelektualne i emocjonalne. Odchodzić od emocji, starać się logicznie patrzeć na rzeczy. Okej. No, część z was, powiem szczerze, może po dłuższej chwili zastanowienia uznać, że jest ktoś, kogo darzycie uczuciem, w kim się zaczęliście zakochiwać na przykład. A no dokładnie, ktoś może, o kim wcześniej już myśleliście. Jakaś panna może, bo panna się tutaj pojawiła, część z was może spędzi czas z panną lub ktoś z kimś, kto ma pannę w swoim horoskopie urodzeniowym mocno osadzoną. Natomiast dla was taka informacja jest, słuchajcie, pomedytujcie troszeczkę, zrelaksujcie się, poszukajcie prawdy w sobie, czego wy chcecie i tak, i część z was naprawdę dojdzie do wniosku, że zaczyna się w kimś zakochiwać i ktoś się staje dla was ważny. Część z kolei dojdzie do wniosku, że no, zaczyna się zakochiwać w sobie samym. Bo as kielichów to jest też jakby usunięcie w ogóle blokad przed miłością, ale też jakby miłość do mnie, miłość do siebie samego, tak?
Tutaj trzeba będzie zachować tę logikę, odejść od emocji. Dlaczego? Dlatego, że z zewnątrz mamy kogoś, kto moim zdaniem jest troszeczkę rozchwiany. Zbyt lekkomyślnie może podchodzić do kwestii materialnych lub podejmie niezbyt dobrą decyzję w zakresie właśnie finansowym. I żeby Was to nie zdenerwowało, powiedziałabym, że chyba trzeba do tego będzie podejść, zaradzić temu, tak bym powiedziała, w taki sposób bardzo logiczny, spokojny, okay? Nie stresować się, bo ta osoba może nie wiedzieć, co ma zrobić z tym fantem, może się stresować, żeby powiedzieć, to jest Wasze dziecko na przykład, które wydało na coś głupio pieniądze, albo zrobiło jakąś inną, niezbyt mądrą rzecz, krótko mówiąc, to ono może się stresować, nie wiedzieć, co ma w ogóle zrobić z tą sytuacją i ono będzie oczekiwać od Was porady, tak? Wsparcia. To nie musi być dziecko, to może być jakaś inna ważna dla Was osoba, jakaś sytuacja, gdzie po prostu jakaś decyzja została podjęta nadal lekkomyślnie. I osoba, która jest autorem tej decyzji, może czuć się uwięziona, nie wie, co ma zrobić teraz, tak? I oczekuje od Was porady, wsparcia, okej? Okay? No tutaj mamy, powiedzmy sobie, taką energię, że jeśli to po drugiej stronie tutaj macie osobę, na której Wam zależy, to ona faktycznie poczuje tego asa kielichów. Ona poczuje, że sprawy idą w lepszą stronę, tak? Ona jakby, wydaje mi się, że poczuję, że Wy się przełamujecie może na miłość. To może być osoba, to może być ktoś, jakby to powiedzieć, no, jakaś taka relacja, która już miała miejsce kiedyś, bo tutaj jest to jest sześć kielichów, ona nam mówi o relacjach z przeszłości. O takich relacjach, w których my po prostu jesteśmy od dziecka. Może tak, od czasów młodzieńczych na przykład, okej? Okay? Tutaj jako rada szóstka kielichów powiedziałabym, starajcie się właśnie nie idealizować, nie idealizować i tutaj się to pokazuje, bo zanim dojdziecie do jakiegoś przekonania, chcecie sobie pobyć sam na sam i się nad wszystkim zastanowić, tutaj z kolei staracie się najnormalniej w świecie myśleć logicznie. Różowych okularów nie zakładacie. A dlaczego powiedziałam, że to może być jakaś młodsza osoba w Waszej rodzinie, może dziecko, które zrobiło coś niemądrego i potrzebuje Waszego wsparcia? No bo szóstka kielichów często mówi o sprawach związanych z dziećmi, tak? Z osobami, które no, potrzebują naszego przewodnictwa, bo są gdzieś tam jeszcze no, na początku tej swojej drogi do dojrzałości i niezależności, więc przytrafiają im się różne historie. Także ciekawe czytanie, moje drogie koziorożce. Bardzo mnie cieszy ten as kielichów. Uważajcie na siebie, pozdrawiam serdecznie i jesteśmy w kontakcie.